Witam kochani. Wkrótce zaczną się pojawiać na kanale materiały na temat kiełbaski, na temat mięs. Zacznijmy sobie od podstawowej informacji. Dzisiaj przerobimy temat jelit. Jak je przygotować do użytku. Mamy tutaj pęczek jelit naturalnych wieprzowych kaliber 28-30. Słuchajcie, nic prostszego. W necie widziałem już różne przepisy. Moczyć całą noc. Kurde, 3 godziny przed. Z dodatkiem octu. Kochani, nic takiego. Nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych ulepszeń, ani nic takiego. Jelita wystarczy sobie rozplątać, naszykować i do kranu pod wodę. Zamoczyć, przepłukać je w środku, maks pół godziny przed nadziewaniem kiełbasy. Ja sobie teraz to wszystko tu rozplątam, naszykuję kilka odcinków jelit. Tu Łukasz będziemy używali jelita, będę robił sobie palcóweczkę, kiełbaskę też się pojawi, więc zapraszam, bo przepis jest boski, uważam, że to jest królowa kiełbas. Naszykuję sobie kilka odcinków metrowych i pokażę wam, jak to wypłukać, jak to złożyć do pojemnika, żeby to się nie pomieszało. Także ja sobie szykuję, a wy sobie oglądajcie. Powiedzmy takie. Pędko, żeby sobie wisiało. No i tak. Takie odcinki. Sobie to troszkę. Dłuższe sobie zostawię. Idziemy. Co my tu mamy? Dłuższe i takich kilka krótszych też może być. Takie i takie. Dobra. To tyle. Więcej nam nie będzie raczej potrzeba, bo będziemy robili jedynie 2,5 kg palcóweczki. Widzimy się przy zlewie. No i kochani, witam przy moim kranie. Mamy tutaj naszykowane troszkę jelit, tyle nam będzie potrzeba. Słuchajcie, nic prostszego. Nastawiam sobie wodę tak, żeby leciała letnia woda. Nastawiam sobie troszeczkę tego, żeby to wypłukać. Wkładasz jelitko, to sobie napełniamy do przetrzymywania, przechowywania jelit, żeby było z wodą. Spłukuję sól z zewnątrz, końcóweczkę nad kranem, ona się momentalnie zwilża. Zobaczcie, już jest końcóweczka otwarta. Do środka wody, przepłukać ją w środku i zobaczcie, jelito się robi momentalnie bielutkie. Bam, raz, drugi. Trochę tak z boku pojemnik, żeby nie leciała woda do niego. Dwa, trzy razy przepłukać w środku. I wiecie co? Zobaczcie. Już momentalnie jest bielutkie, a to jest takie. Najważniejsze jest to przepłukanie w środku. Potem jelitko do pojemnika z wodą i końcóweczkę odwieszamy na ściankę pojemnika. I słuchajcie, robisz następne, pokażę wam.
zamaczam w wodzie. Tu jest końcówka taka kiepska, to sobie można uciąć, żeby była równa. Pod wodę momentalnie do środka. Po pierwszym razie przepłukane, kolejne będą już tylko prostsze. Momentalnie liter robi się elastyczny. Zobaczcie, cyk, już się cały napełnia. Przepłukane. Trzy razy przepłukane i w zupełności wystarczy. Tak na upartego, jak wam tam braknie kiedyś jelita, to można sobie tak szybciutko zrobić. I odkładamy następne, byle jak, byle po, w środku byle jak, ale na ściance, żeby były ułożone po kolei. I teraz wam powiem, jak robicie większą ilość, kładziecie sobie tak w kółeczko jelito i jak nadziewacie kiełbasę, zabieracie to ostatnie. Nie pierwsze, które żeście pukali, no bo się wtedy pomotają w środku. Jak zabieracie ostatnie, to jest gitara. I to jest cała sztuka szykowania jelit pod kiełbaskę. Nie trzeba żadnych całonocnych wypraw lodówkowych robić, żeby jelito było elastyczne. Jakichś octów, jakichś innych rzeczy wystarczy. Woda letnia, przepłukać pół godziny, max pół godziny przed nadziewaniem kiełbaski i to wystarczy. No a teraz powiedzmy, co zrobić z jelitami, które nam zostały. I nie chcemy ich zmarnować, nie chcemy ich wyrzucić. Oczywiście najprostszym sposobem jest je zapakować w kosz i to wszystko. Pokażę wam teraz mój sposób. Znaczy może nie, najpierw wam powiem, jak można zrobić. Można te jelito wysuszyć i można je z powrotem zasolić. Ale powiem wam, że ja przetestowałem sposób. Gdzieś go kiedyś wyczytałem, sprawdziłem. Jest super. Ja trochę sobie ułatwiam sprawę, bo jestem też piwowarem. Mam własnej roboty, mieszadło magnetyczne, co mi to strasznie ułatwi przygotowanie roztworu soli. Mianowicie sobie postawię pojemnik, wrzucę sobie mieszadełko, ustawię sobie, włączymy je, żeby się kręciło. I będę sobie, chyba nie widać jak się kręci, spróbuję obrócić lepiej. O, teraz będzie lepiej. I ja sobie będę po prostu tej soli dosypywał powolutku i to się będzie mieszało. Trzeba zrobić po prostu nasycony roztwór soli. Co znaczy nasycony? Ma być mieszany, dopóki nie będzie można już więcej soli rozpuścić. O, jak już się sól nie będzie rozpuszczała, wtedy znaczy, że roztwór jest nasycony. I wtedy taki roztworek, bierzemy sobie nasze jelitko, które nam zostało. Cyk, do słoiczka. Powiedzmy, że to już jest na potrzeby filmu poświęcony kawałek jelita. Tu już jest wymieszane, już się dalej nie rozpuszcza. Już się dalej nie rozpuszcza. Już się dalej... Wyłączamy. Zalewamy to wodą. Właśnie wrócili moi domownicy z zakupów. Na szczęście żona, widzę, była z moją kartą na zakupach i wchodzi ze śpiewem na ustach, także już się boję. I takim słoiczek wkładamy do lodówki. On jest sobie w roztworze soli, w lodóweczce. Jak się przypomni raz na tydzień zamieszać, bo to pływa i to by było na tyle. Jak nie masz takiego mieszadła, po prostu stoisz i mieszasz. A najlepiej ci będzie rozpuścić w ciepłej wodzie czy w gorącej, a potem ostudzić także. Dziękuję za uwagę. Podobało się. To wiecie co robić. Widzimy się następnym razem.